Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Mamy piękny, słoneczny dzień. Zaraz zwijamy się z naszego miejsca nocowania. Zatrzymaliśmy się w mieście Bad Nenndorf, niedaleko Hanoweru. W aplikacji Park4Night znaleźliśmy bardzo przyjemny plac postojowy dla kamperów i postanowiliśmy na nim przenocować. Ten plac jest darmowy, nie ma żadnej opłaty za postawienie się. Jedyną opłatą jest godzinowa opłata za prąd. Można podpiąć się i za 2 euro mieć 6 godzin prądu. Jest tu też miejsce, gdzie można wylać zawartość kasety od toalety. Jest możliwość nabrania wody. Woda nie nadaje się do picia. Trzeba mieć dwie monetki, 1 euro i woda leci przez 5 minut około 90 litrów. A zaraz obok camper parku znajduje się kryty basen. Także jest to bardzo fajne miejsce, jeżeli podróżujecie przez Niemcy autostradą numer 2 i w okolicy Hanoweru chcielibyście zrobić sobie pauzę, możecie zatrzymać się tutaj, odpocząć czy skorzystać z basenu lub sauny. Niedaleko gdzieś tutaj jest lotnisko, bo rano budziły nas samoloty, które startowały, rejsowe samoloty, które startowały gdzieś w tamtym kierunku. No i helikopter, który startował z lotniska przy jednostce straży pożarnej, też narobił nam trochę hałasu. Właśnie przelatuje kolejny samolot. A my ruszamy dalej. Zjechaliśmy z autostrady, żeby zrobić sobie pauzę. Zajechaliśmy do Aldiego na małe zakupy. Musieliśmy uzupełnić zapasy wody. Teoś z Mają kupili sobie lody. Otworzyć ci? Proszę, synek. Smacznego. Smacznego. A ja też dostanę jakiegoś? Jakiegoś też z posypką wychodzącego i albo chyba tropikalnego, albo mango. Nie, tropikalne mango. Brzmi dobrze. Przyda się dzisiaj. Jest 31 stopni. A wiesz co, o to jest, proszę? To jest kakałkowy? Dziękuję. Kakałkowy? To jest kakałkowy. Pyszny. Kryjesz się w cieniu? Mhm. Oj. Jest Max. Jest Max. Jakiego jadłaś? Kakałkowego? Czekoladowego. Mój smakuje generalnie czymś kwaśnym.
spod Aldiego przeskoczyliśmy na parking przy autostradzie. Robimy sobie właśnie obiadek. Zrobiliśmy sobie ziemniaczki, pióre takie gotowe w kubeczkach. Mamy pyszną sałatkę Justyny Robota. Mamy Teosia, super synka, który nam tu cały czas rozrabia. I kotleciki, które Justyna zrobiła przed wyjazdem w domu. I proszę, tradycyjny, prawie domowy obiadek gdzieś po środku Niemiec. Pojedliśmy, to teraz ruszamy dalej. Jest niemiłosiernie gorąco. Jesteśmy w okolicy, gdzie mieszka Piąteczka i pies. Postanowiliśmy podjechać do nich, przybić Piąteczkę, więc ruszamy do Bochum. I dojechaliśmy na miejsce, właśnie stoimy przed domem Piąteczki, także przybijamy Piąteczkę z wszystkimi po kolei. No i dobra, to my już, to jedziemy dalej. Na razie. Nie no, oczywiście żartuję, żeśmy spędzili troszkę na rozmowie. Posiedzieliśmy sobie, ile? Dwie godziny. I zapomnieliśmy włączyć kamery, także może przy następnym spotkaniu będzie więcej materiału do pokazania. I tak pomyśleliśmy, rozmyślacie nad przyczepą, żeby zmienić namiot na przyczepę. I chcielibyśmy zobaczyć, czy zmieścilibyście się do naszej Eni. Wyzwanie będzie dosyć ciekawe, pomieścić tyle osób, ale spróbujemy. Jeszcze Mariusza brakuje. A Mariusza można do boksu dachowego dokleimy. Chodźcie, zobaczymy, czy się zmieścicie. Będzie wyzwanie. Tu jest nasz kawałek plastiku. Maczaj. Poczekajcie, może weźmiemy najpierw nasze gratki trochę, bo zawsze jeździ tutaj z nami walizka. No, jak tata wejdzie i Nikola, to będzie cała przyczepa zajęta. Halo? Ja taka gruba nie jestem. Kamera mnie poszerzy. Tak, to jest właśnie ten efekt, o którym mówiliśmy. Tutaj jest strefa poszerzania szerokokątnego obiektywu. Tak, boja się, bo nie ma podpór. Okej, okay, zapraszam. A jak? Belo też musi wejść. Piąteczka wchodzi, tak? Tak, Piąteczka wchodzi do przyczepy. A ja jako drzwi chyba już. No siadajcie! Jak nasza Piątka weszła. No ale rozgoście się, usiądźcie sobie z tyłu, usiądźcie sobie z przodu. Super, wygodnie, fajnie. Także dalibyśmy radę. Żeby nie było, to ja też jeszcze wejdę. O. Jestem tutaj, trochę w drzwiach, ale parę osób się zmieściło. Ale spokojnie, dalibyśmy radę podróżować. No gorzej. Takim, jaki wy macie. No gorzej by było z położeniem się spać chyba. Nie? Chociaż no co, dwie osoby z tyłu, dwie osoby i jedna w przedsionku. Czemu nie? Tu jedno łóżko, tu drugie, a tu na górze hamak. O, czemu nie? W sumie jakby tam dopiąć i tutaj. Tak o przekątnej można. Zawsze można zrobić piętrowe łóżko. No. Albo na stojące. Tak. Śniegiadówka super, naprawdę bardzo fajna jest na podróż. Mała, ale w sumie w rzeczywistości jak się wejdzie, to jest... Jest trochę miejsca. Jest miejsca. Oglądać to u Huberta na kanale. Jak wszyscy, cała nasza Piątka się prawie zmieściła. Nie prawie. Zmieściła się jeszcze ja na dobitkę wlazłem. Więc jeszcze było miejsce. Jeszcze ktoś by wszedł. Z przedsionkiem mamy miejsca gdzieś do tej drugiej linii. Jeżeli się go rozłoży. Materace, jakieś te, co my mamy, te karimaty, spokojnie można. No powiem wam, że do naszego przedsionka jest możliwość dokupienia dedykowanej sypialni. Także z jednej strony przypinacie ją do przyczepy, z drugiej strony, znaczy do jednej strony przedsionek do przyczepy, z drugiej strony sypialnia, albo z boku jest wyjście. Adam, to może my też taką niewiadówkę sobie fundniemy. Albo wiesz co, inny patent. Kupimy dwie, ją wydłużymy. O, można.
A wiesz, jest taka, od kilku lat do sprzedania. Podeślę ci ogłoszenie, bo pewnie dalej się nie sprzedała. Ktoś właśnie zrobił taki numer, połączył dwie niewiadówki właśnie w jedną długą. A to nie jestem oryginalny. Oryginalny jesteś, nie jesteś pierwszy. To nie jestem pierwszy. Są i większe modele, jest N126N, jest wyższa i szersza, o 40 cm dłuższa. Jest jeszcze, rzadko można trafić, N132. Ona jest chyba 80 cm dłuższa, także można by było w niej wygospodarować trochę więcej miejsca. No to tak wygląda, właśnie Hubert jedzie dalej, w stronę Belgii. Tak, jedziemy w stronę zachodzącego słońca. Mieliśmy pogadać, pośmiać się i ruszyć dalej. I nie wiem, czy dojedziemy dzisiaj na miejsce, bo żeśmy przebaniaczyli trochę czasu. A to tak jest, jak pamiętacie, ja byłem z Tomim w Różan, to też mówię, 15 minut. Wyszło 2 godziny. Standard, 2 godziny to trzeba przeznaczać. Tak, tak, minimum. Jednak, na spotkanie, nie? Tak. No, bo ta kawa długo się parzy. Też nie było. Fajnie, fajnie, miło jest się spotkać, tak w realu. No, całkiem inaczej, polecam wam. Musicie przyjechać do nas, przyjechać do Piąteczki, bo to bardzo fajne uczucie, kiedy odwiedzacie kogoś, kogo oglądacie na YouTubie i widzicie te twarze bez ramki wokół telewizora lub monitora. Teoś jak zwykle uciekł. Tak, Teoś... Tylko go słychać tam. Wszędzie papierki będą. No nie jest, dobra, to my się żegnamy z wami. Jeszcze chwilę z Hubertem pogadamy i on. Także na razie kończymy transmisję. Tutaj do drugiej kamery mówię to samo. I ruszamy powoli w drogę do Belgii. Dobra. Para, pa. Pa, pa. Nie widać, ale słychać. Do Holandii. Jedziemy teraz tunelami w okolicy Roermond. Nie pamiętam, jakiej one są długości, ale ciągną się naprawdę na długim dystansie. Szukamy znaku. I jest. Jest, widzisz już. No tak, jest tu, po mojej stronie jest. I wjeżdżamy do Belgii. Trzy, dwa, jeden. Woohoo! Kolejny kraj.